tam rano. Bo już jest naprawdę późno rano, 8 godzina. Wstałem jakąś godzinę temu. Ogarnąłem się. No i teraz sobie śniadam. Kawka. I bułka z konserwą. Wyspałem się. Było wybitnie ciepło. Może to dlatego mi tak było dobrze i błogo, że się wykąpałem, przebrałem w czyste rzeczy i od razu dużo lepiej poczułem. Plan był taki, żeby o godzinie 9 ruszyć dalej. Niestety moje stopy powiedziały, że nigdzie nie pójdą. I ja im wierzę. Co za tym idzie, chcę sobie zrobić taki dzień regeneracyjny i zostać tutaj na tym polu. Myślę, że mam i tak zapas kilometrowy tego jednego dnia w rezerwie takiej, bo zrobiłem 65 km przez 2 dni, gdzie zakładałem, że będę robił około 20. Więc ten jeden dzień mam w buforze. Jeżeli pozwolę, to zostanę tutaj na tym polu do jutra i jutro pójdę dalej. I oczywiście, czy mnie tak łaskawie potraktują cenowo jak z dzisiejszą nocką, bo pole namiotowe jest naprawdę komfortowe, toalety są naprawdę piękne, ale to wszystko musi kosztować. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jednak na recepcji jeszcze nikogo nie było, dopiero od 9. Rozmawiałem tylko z panem ochroniarzem. Powiedziałem, w czym rzecz. Mówi, no szacun, że pan tyle przeszedł. No, mówię, szacun, ale właśnie teraz muszę skorzystać z jeszcze jednego dnia dodatkowego tutaj na miejscu, żeby zregenerować nogi. A generalnie źle się nie czuję. Boleć mnie jakoś nic nie boli. Ani biodra, tak jak ten pierwszy dzień, ani ramiona. Ale no, ilość odcisków na moich stopach, no to jest... W sumie te odciski też mnie tak bardzo nie bolą, czy w ogóle mnie nie bolą. Bolą mnie tylko poduszki od stóp. I to naprawdę mocno, że nawet w klapkach ledwo chodzę. A wczoraj po kąpieli, jak się wykąpałem, opatrzyłem się tam i założyłem świeże skarpetki. To w nocy je musiałem zdjąć, bo mi nawet skarpetki na nogach przeszkadzały. Także dzisiaj jak najmniej chodzić i odpoczywać. A jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to pojutrze, czyli stąd na jeden kurs, może się uda. Jak nie, to na dwa. Rzeżyno. I tam może też uda się jeden nocleg zrobić, żeby iść dalej. Słuchajcie, to są właśnie te rzeczy, w których człowiek nie wie o swoim organizmie. Wczorajszy dzień, godzina 20, trochę po. Chcę zakończyć już swój spacer. I widzę pole namiotowe i mówię, dobrze, wejdę na to pole i się tutaj prześpię. Gdyby go nie było, pewnie bym poszedł dalej i spał no, kawałek dalej na plaży, tak jak w pierwszą noc. Tylko nie wiem, co bym robił dzisiaj. Bo rozbijając się wczoraj tym namiotem tutaj, położyłem się, przespałem całą noc. O godzinie 9.30 poszedłem do recepcji poprosić o kolejną dobę, bo niestety czuję, że moje nogi muszą odpocząć. Także koło 10.00 położyłem się w namiocie z powrotem i obudziłem się o godzinie 15.00. Takie jakieś wewnętrzne zmęczenie, którego człowiek nie czuł, bo ja generalnie nie czułem, że jestem jakoś zmęczony. Ale pewnie gdybym dzisiaj tutaj nie został i się nie przespał, to w tej chwili bym leżał na plaży bez sił kompletnie. Ale plan jest taki, żeby jutro dojść, jeżeli oczywiście dam radę, do Niechorza, ewentualnie do Pogorzelicy, tam zrobić kolejny nocleg i stamtąd już w Rzeżyno. A tymczasem jestem sobie w jadłodajni, w kuchni. W kuchni połączonej z jadalnią, bardzo sympatycznej, zobaczcie. Z tyłu wszystkie przybory kuchenne, które są potrzebne, a tutaj taka jadalnia.
My sobie tutaj ze spokojem zjem obiadek. Po tamtej stronie tego budynku jest jeszcze sala telewizyjna z wygodnymi fotelami, z sofami. Można sobie usiąść niczym w saloniku w domu i obejrzeć telewizję. Naprawdę na takim polu jeszcze nie byłem. A toalety, prysznice, myślę, że śmiało można powiedzieć, królewskie. A few moments later. Ała. Dochodzi 19. Czas na kolację. Praktycznie przespałem i przeleżałem cały dzisiejszy dzień. Chciałem, żeby to było takie regeneration na maksa. No i wierzę, że się udało, że jutro będę mógł iść dalej. A teraz kolacja. Pogoda się poprawiła. W sensie takim, że wyszło słońce. Całe moje pranie wyschło. Podjeżdżało kilka nowych kamperów. Że wyglądam jak kloszard na ich tle. Ale nie o to chodzi. Zaraz kolacyjka, kawa i prysznic. Dzień dobry, dzień czwarty. Po całym dniu odpoczynku i regeneracji sił przyszedł dzień, w którym ruszam dalszą trasę. Jest godzina 6:30, więc czas zrobić sobie śniadanie, ogarnąć się, wykąpać i zacząć składać wszystkie rzeczy. Godzina 9, czyli zgodnie z planem opuszczam kemping Viking w Dziwnówku, który naprawdę mogę z całym sercem polecić wszystkim, którzy przyjeżdżają zarówno pod namiot, czy z kamperem, czy z przyczepą kempingową. Mega miejsce, bardzo cichutko, kulturalnie, mega sanitariaty, w ogóle całe zaplecze takie sanitarne jest no przepetarda. Nie spotkałem się z czymś takim, naprawdę. No i zmierzamy w stronę Pogorzelicy. Do Pogorzelicy. Według tego, co pokazuje Google, a pierwszy jak pokluczony, teoretycznie około 25 km. Jak znam życie, to wyjdzie około 30 pewnie. A po drodze jeszcze jeden przystanek w Pobierowie. Teoretycznie jakbym szedł wzdłuż plaży, to by nie było problemu, ale nie będę szedł wzdłuż plaży ze względu na to, jak bardzo ucierpiały moje nogi. O czym powtarzałem się już, o czym mówiłem już pewnie ze 100 razy. Chodzenie po piasku takim miękkim jest tragiczne, więc dzisiaj będę szedł wzdłuż drogi. Idziemy trasą do Pobierowa. Teoretycznie z trasy bym się musiał kawałeczek cofnąć i odbić, żeby dojść do willi Ewy Braun. Jak będę na miejscu, zobaczę, ile czasu mi to zajmie i czy będzie łatwo tam dojść, czy nie. Jeżeli tak, no to oczywiście nie sposób nie skorzystać i tam nie wejść. Dzień czwarty, ciśniemy. Pierwszych 10 km za mną i pierwszy istotny checkpoint na trasie. Miejsce, które zawsze chciałem zobaczyć, a teraz była ku temu idealna sposobność, bo było po trasie. Więc 10 km zaliczone, pierwszy checkpoint zaliczony. Pierwszy checkpoint, czyli willa Ewy Braun na samej Wydmie. Szkoda tylko, że jest w takim stanie. No, pan mówi, że można wejść do środka.
No to przecież, jak żeby nie skorzystać. Zaraz będziemy tylko wyciągnąć latarkę z plecaka. Tu jest jeszcze wyjście do piwnicy i do schronu. No to panu Adolkowi już zwiedziłem kwadrat w Wilczym Szańcu. To teraz wbijemy FC na kwadrat i zobaczymy, co u niej ciekawego słychać. Idziemy do piwnicy zobaczyć. Niby tylko piwnica. Ale ktoś tam już dziurę wyrżnął i patrzył, czy nie ma jakichś skarbów zakopanych. No i tam widać, że podłoga zwykła na legarach z desek, a tutaj wzmocniona. Może to pomieszczenie faktycznie miało pełnić rolę jakiegoś mini schronu. Idziemy do pomieszczeń normalnych, na salony. Dzień dobry, jest Ewa. Niezbyt ekskluzywne, ale kiedyś, kto wie. Fakt, że to wszystko jest tutaj bardzo mocno zarośnięte i nawet jakby to frontowe okno nie było zabite, to i tak będzie widać tylko krzaki, ale kiedyś był piękny widok z tego okna na morze. Ups! Gniazdo os. Nie będziemy ich denerwować w takim razie. Historycznie jestem przygotowany na takie mocne 10%, więc mogę wam tylko powiedzieć, że dom został wybudowany w latach 30. XX wieku specjalnie dla Ewy Braun, która była na początku kochanką, a potem była żoną Adolfa Hitlera. Obecnie domek popada w ruinę, jest zdewastowany, nazwijmy to po imieniu. Jest tabliczka, że to jest teren prywatny, więc wydaje mi się, że budynek jest w prywatnych rękach. No szkoda, że niszczeje. Nie wiem, czy to kwestia konserwatora zabytków, z którymi zawsze są mecyje, czy jakaś inna sytuacja, ale no domek, który mógłby być, no jest niewątpliwie atrakcją historyczną i turystyczną przy okazji. No jest w takim stanie, jakim widzicie. Domek Ewy Braun zaliczony, można iść dalej. Idziemy przez środek Pobierowa. No i jest taka godzina, że obiad to może nie, ale jakieś drugie śniadanko by się wciągnęło. Zjadłem przed chwilą batonika, ale może jakiejś prawdziwej kawy bym się napił i uzupełnił zapasy wody. To muszę zrobić na pewno. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, jak sobie szedłem w tym ciężkim upale i się męczyłem, że a propos noclegu dzisiejszego ewentualnie, że jeżeli bym nie znalazł żadnego fajnego miejsca na to, żeby rozbić namiot, no to w związku z tym, że jest tak ciepło, to i noce pewnie będą dużo cieplejsze niż te dwie ostatnie, chociaż wcale nie były zimne. No i może po prostu bym się przespał w hamaku gdzieś w lesie. Moje ostatnie wizyty w Pobierowie, a było to lat temu chyba 4 albo 5, no to też się sporo zmieniło. Bardzo się rozrosło Pobierowo. Sklepik na sklepiku sklepikiem pogania, ale w jakiejś takiej całkiem nie najgorszej wizualnej formie. No i w
wtedy ten budynek to był szał, że się na głównej ulicy wybudował tego typu hotel, no bo reszta to raczej były małe hoteliki i robił wrażenie. Zobaczcie teraz. Po drugiej stronie, z tyłu za mną również. A wtedy i forma tego budynku, i to, że jako pierwszy był taki wyjątkowy, robiło tutaj mega robotę. Teraz jest po prostu jednym z wielu. Dobra godzina marszu przez Samopowierowo. Naprawdę się bardzo mocno rozrosło. Dopiero z niego wyszedłem tak naprawdę minutę temu. No i zaraz wszedłem do Pustkowa. Pustkowo, jak sama nazwa wskazuje, jest puste. Według tablicy, która była przed chwilą, 3 km do Trzęsacza, 5 km do Rewala. To jakaś godzinka marszu. Kolejny checkpoint. Jestem w Trzęsaczu. No skoro już tutaj jestem, no to tradycją jest, żeby podejść pod ruiny kościoła. Idę. Proszę, oto ruiny kościoła. A oto ja, na tle ruin. W Rewalu, tego też nie kojarzę, chociaż ja w Rewalu byłem tylko raz, chyba tylko jakimś przejazdem. Betonowy taras widokowy, pod spodem dyskoteka na plaży. A ja stoję sobie i zjadam loda. Pogoda się troszeczkę zepsuła, w cudzysłowie, jak dla mnie poprawiła. Bo nie grzeje tak mocno. Troszeczkę lżej się idzie. Do Pogorzelicy zostało mi 6 km. I tam zrobimy nocleg. Pomału wychodzę z Rewala. Już są drogowskazy na Niechorze. No i z kolei, jak się jest w Niechorzu, to nie sposób podejść, nie podejść pod latarnię, ewentualnie pod ten napis Niechorze. Miał być przystanek pod napisem i pod latarnią. To jest przystanek pod Żabką, bo pada deszcz. Ja nie zamierzam moknąć. Poczekam, aż przejdzie. I głęboko w to wierzę, że przejdzie. Jeszcze mam około 4,5 km do pola namiotowego. Jak się jedzie samochodem, to przez te miejscowości to się tak przejeżdża i koniec. A jak się idzie, to się ciągną w nieskończoność, naprawdę. Mam dosyć. Ale jestem w tej chwili nad rzeczką Liwią,
rzeczka, która uchodzi tutaj do morza. Często taką stróżką tylko. I dzieli ona, oddziela właściwie Pogorzelica od Miechorza. No więc jestem w Pogorzelicy. Jestem w miejscu, do którego planowałem dzisiaj dojść. Kolejny cel osiągnięty, ale okupiony naprawdę bolącymi nogami. I chyba założę sobie od razu, że zostanę tutaj 2 dni na regenerację. Bo obawiam się, że jutro będę chodził po kolanach. Albo jeszcze dzisiaj, jak tylko ostygnę. Idę szukać pola namiotowego. Tak jak widzieliście, jestem w Pogorzelicy, ale trochę wymiętkłem. Trochę wymiętkłem i chcę się porządnie wyspać i dać odpocząć nogom, bo dzisiaj to je naprawdę zarżnąłem. Od przejścia jutro około 16 km. Idę się wykąpać. I znowu będę musiał iść, bo będę musiał iść coś zjeść. Mam ochotę na kepsa. I na piwo to już dzisiaj naprawdę zasłużyłem, więc chyba sobie je kupię. Idę sobie coś zjeść. Nogi mnie bolą tak samo, jak mnie bolały, ale jednak człowiek, jak się wykąpie, ogarnie i opatrzy, to się czuje troszeczkę lepiej. Jeszcze troszeczkę sił mam, żeby podejść tutaj kawałeczek. Wierzę, że zasłużyłem na tego kepsa i że będzie jakiś dobry kepsik tam na miejscu. Kiedyś był, czy jeszcze jest, nie wiem. Nie wiem, czy zasłużyłem jednak na tego kepsa, bo w pierwszym miejscu, to w tym, w którym kiedyś tego kepsa jadłem, jeszcze kebabów nie ma, bo jeszcze nie ten sezon. Szukam dalej. Nie było kepsa. Była pizzunia w restauracji Róża Wiatrów. Bardzo smaczna. No i wciągnąłem całą i nawet nie czuję się jakoś specjalnie najedzony. Nie żeby była mała, bo była duża, ale widocznie tych kalorii dzisiaj troszeczkę spaliłem. To teraz jeszcze sklep i piwo. Ośrodeczek cichutki, przytulny, z fajnymi domkami. Znakomita większość. To już takie nowsze domki. Z tyłu jest od razu zejście na plażę. Bardzo sympatyczne miejsce. Naprawdę chyba bym nie miał siły dzisiaj rozkładać tego namiotu. No tak. Wyśpię się w przyzwoitych warunkach. Wyprać się wyprałem. Wierzę, że to do jutra wyschnie. Bo jak nie, to będę musiał zrobić na plecaku suszarkę i z tym wszystkim powieszonym. Słuchajcie, to jedno wypite piwko powoduje, że na pewno mi się będzie teraz dobrze spało po takim długim marszu. Piwko, przepraszam, widzicie? Piwko wypite, ja się przebieram, kładę się spać i widzimy się rano w domku. Bo się fajnie udało, a nie w namiocie. Not enough. Just another time I'm caught inside.